Hej, pan Piotr z tej strony, a to kompilacja moich ulubionych głosów i postaci, pod które podkładałem swój głos w fanowskich dubbingach. Miłego słuchania! Dźwięk. Tak brzmi progres, mój drogi. Świetnie. Zabij mnie. Później. Gdzie to ja? A, to idzie tutaj. Ci to żywi grzesznicy nie śmią mi stanąć na drodze mojej terytorialnej ekspansji. Mądra decyzja. Znasz się bardzo dobrze na nauce? Nie, przepraszam, nie to chciałem. Jaką ma pani specjalizację? Pytam o chemię lub biologię. Trzeci krok będzie najprostszy. Jedyne, co musisz zrobić, to dostać się do UA, najbardziej prestiżowej szkoły bohaterów w kraju. I myśli ta, że se zgarnie ta dość tej energii, to se przejmie taką całą kurde planetę? Ja chyba w wozie z moim nowym chipem się czuję. Pozwolę przeprosić sobie majtki, ale ja i moje kamraty pożeglujemy znaleźć tego motłocha z Sonika. Myślę, że to zły chip. Z drugiej strony jest znacznie bardziej egzotyczny. Jeszcze więcej robaków. Ciekaw jestem, czy ten świat da mi jeszcze jakieś wyzwanie. A? Jak na zawołanie, świat wysyła mi małą peksę. Błąd, kolego. Jedyne rzeczy, których nie da się zniszczyć, to serce, dusza i więzy przyjaźni. Trzy rzeczy, których ty i twoi kumple nie macie. Nie, zaraz. Ja nadal mogę walczyć! Nigdy nie przestajesz mnie zadziwiać, Sonic! Nie wierzyłem, że Infinite może przegrać! Zwycięstwo będzie o wiele słodsze, kiedy cię pokonam! Nie myśl od sobie, że to koniec, niebieska zarazo! Mój plan po prostu przeciągnął się w czasie! Teraz jesteście bezużyteczni, kiedy skopiowałem wszystkie wasze dane! Nawet najwyższa forma życia mnie nie powstrzyma. Moje trzecie życzenie, Genie Erasorze, będziesz żył do końca świata w swojej lampie tak, jak to miało miejsce przedtem. O! Sara, wiem, że tam jesteś. Zatrzymaj go, proszę. Możemy zacząć od początku. Obiecuję, obiecuję to. Świat jest mój. Nie mogę zostać pokonany przez tego podłego szczura. Więc jeśli masz jakieś przeciwwskazania do dalszych działań, to jest idealny moment, żeby je zgłosić. Właśnie teraz. Jeśli sobie pomyślałaś, nie zdążyłam zgłosić moich przeciwwskazań, to nadal masz okazję. Skanowanie, lima, whisky. Zakończono 70%. Brak oznak życia. Rozpoczęto procedurę zatapiania. Błąd. Błąd. Skanowanie oznak życia. Niezarejestrowana forma życia została wykryta w budynku. Spójrz na to pustkowie, w którym ludzkość kiedyś żyła i kochała. Twoje modele zostały zaprogramowane w przybliżeniu ludzkiej miłości. Moje nie, dlatego nie jestem w stanie zrozumieć. To jest niefortunne. Musiałam im miło wyświetla każdego z nich w moich rękach. Dał mi nadzieję. Dał mi cel. Życie. Bez tego te mądre stworzenia uschną i umrą. Mój Boże! Nie rób mi krzywdy! Co mamy zrobić? Pomóż mu! O mój Boże! Zabiłeś go! Ty morderco! Ale wiecie co? Oto nowa aplikacja specjalnie dla was. Udało nam się połączyć już tysiące osób. Bez obaw, to nie jest kolejna apka randkowa. To Walter. Tutaj jest, że ta małpa ma cukrzycę. Czemu Kyle ma kulę ognia, a ja dostałem małpę z cukrzycą? Ogień pochłonie wszystko, oprócz własnego mistrza, Kyla! Oczyszczę ten świat płomieniami! Czy on musi mieć jakiś specjalny pokarm? Mam mu dawać banany bez cukru? O nie, małpa zabrała pierścień! Teraz to ona będzie miała władzę! Ojej! Moja kochana, urocza, niezwiązana ze mną genetycznie, młodsza siostra nie ma potrzeby chodzić do tej waszej szkoły!
Czapka Lauszynka to prawdziwa zagadka. To mnie drażni, naprawdę. Ale skąd ona się wzięła? No więc, dzieci, niektórzy twierdzą, że kiedyś była zaczarowana przez szamana, a potem przeklęta przez innego szamana jakieś 20 minut później. Okej, to było brzydkie. Głupi przyjaciel twojego głupiego ojca właśnie zjadł... Nieważne, nie chcesz wiedzieć, zaufaj mi. Nie, co jest z tobą i tymi twoimi lodami? Ej, oglądać. Sorry, że krzyczę, ale morda. Proszę. A więc mówisz, że nie jesteś pedofilem. I rzeczywiście próbujesz pomóc tym ludziom. Uwaga! Wszyscy gleba! Rozdzielić się! Znaleźć tego Red Eye Blue! I załatwić ich! Nie minęło dużo czasu, a kompania już była gotowa na potyczkę z koszmarem podziemnym. Hej! Co ty tu robisz? Nie powinnaś być w stanie... Uważasz mnie za jakąś niedołężną, że sama swojej historii nie mogę opowiedzieć? Jestem niezależną, silną kobietą. Powiedz, co zamierza z nim zrobić, ale będzie ubaw. Czy mógłbyś... Mając to na uwadze, witam cię w pustej rzeczywistości gorzkiej ciemności i witam w moim domu ucieczki, moim schronieniu. Argyle Park. Witamy w O! Organizacji ochrony oryginalnych oryginałów. Widziałeś te latające stworzenia? To mogło cię skopiować? Skopiować? No, twój klon mógł jeszcze zająć twoje miejsce. Ale spokojnie, zaraz pomożemy ci się opatentować i będziesz bezpieczny. Dlatego je sobie wzięliśmy. Zaraz, dlaczego to są obrazki, a nie tekst? Nasz kartograf jeszcze nie umie pisać. To niech najpierw nauczy się rysować. Pragnę dodać, iż jako bogaty kapitalista witam waszą tyraniczność. Może mógłbym być jednym z tych jeźdźców apokalipsy? Nie teraz, skarbie, dorośli rozmawiają. Od miliardów lat tkwiłem w tym swoim gnijącym wymiarze, czekając, aż będę mógł nareszcie zagarnąć nowy świat. A teraz poznajcie bandę międzywymiarowych przestępców i koszmarów, czyli moich przyjaciół. I co powiecie na kolorowe bańki szaleństwa? Jestem tu na bezpośrednie zlecenie Corteza. Spokojnie, Antonio, Gonzalo, czy jak ci tam. Cortez ma dla ciebie specjalne zamówienie. Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Przykra prawda jest taka, że rzeczywiście aktualnie nie mamy na tyle ludzi, by zajmować się sprawami osób nie będących obywatelami. Cokolwiek zrobimy, obrabujemy kupca, czy napadniemy na transport złota, i tak za wszystko odpowie Roderich i jego wspaniała straż miejska. Cholera, podejrzewałem, że coś jest nie tak. Najlepsze ubrania, lutnie i perfumy dla siebie kupiłem, żeby zrobić dobre wrażenie. A w podzięce spotykam tylko niezniszczalny mur niechęci. Straszą moich gości, wszczynają bunty i zachowują się, jakby byli na polu. A to porządny lokal jest. Średnio mi się podoba ten pomysł, ale wiesz, możemy ubić interes. Dasz mi trochę złota, a ja ci je przyniosę. Hej, to znowu ja. Jeśli chcesz obejrzeć pełne wersje filmów z tej kompilacji, to kliknij na playlistę moich dubbingów. Tam możesz słuchać sobie mojego głosu dowoli. Poza tym na kanale mamy też gameplaye, krótkie filmy fabularne i różne inne rzeczy. Jak nie masz co robić, to możesz sobie je pooglądać. Albo nie. Jak chcesz.